Spadek bezrobocia w powiecie to, jak mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, sukces społeczny. Obniżenie stopy bezrobocia poniżej 10% to wpływ kilku czynników. Na tę sytuację złożyła się zarówno pora roku, jak i dostępność form wsparcia oferowanych przez urząd, a także zmiany przepisów. Od tego roku więcej osób rezygnuje z pracy na rzecz przejścia na emeryturę i powstają miejsca pracy i w te miejsca są zatrudniane osoby i umniejszają szeregi bezrobotnych. Powstało więcej miejsc pracy, już w tej chwili zaczyna się niż demograficzny, który wchodzi na rynek pracy. Nie należy jednak zapominać o osobach wyjeżdżających do pracy za granicę oraz tych, które nie zgłosiły się na tak zwany podpis, choć tutaj liczba utrzymuje się na stałym poziomie. Na stałym poziomie zdaje się także utrzymywać podział zdań na temat rynku pracy, jakie ma przysłowiowa ulica. Ofert jest dużo, ale są zbyt wielkie wymagania i za najniższą krajową. Mam też sporo grono takich znajomych, którzy właśnie wchodzą na rynek pracy i szczerze powiem, że nie znalazła się wśród nich osoba, która by tej pracy nie znalazła w Złotowie bądź okolicy. Choć statystyki wyglądają imponująco, niewykluczone, że jeszcze w tym roku liczba bezrobotnych w powiecie złotowskim wzrośnie. Jest to bowiem charakterystyczne dla listopada, kiedy to rejestrują się osoby kończące zatrudnienie przy tak zwanych pracach sezonowych.